Piotr Gajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Dziś między innymi 10 minut i poprawku. Rekordzista poruszał się samochodem marki Audi z prędkością 105 km na godzinę. Złodziej okradł chore dziecko. Policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego zajmują się sprawą przywłaszczenia plecaka 9-letniej dziewczynki. Wystarczyła niespełna godzina, aby w ramach kontroli prędkości legnicy policjanci zatrzymali aż 6 praw jazdy. Akcję przeprowadzili po zgłoszeniach od mieszkańców powiatu, którzy uskarżali się na piratów drogowych w podlegnickiej wsi Rzeszotary. Legnicka drogówka kontrolowała prędkość w Rzeszotarach, które przodują na liście miejsc, gdzie można spotkać piratów drogowych. Efekty kontroli mogą przyprawić o ból głowy nie tylko funkcjonariuszy, ale w zasadzie wszystkich kierowców oraz pieszych. W ciągu niespełna godziny funkcjonariusze zatrzymali aż 6 praw jazdy za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym. Rekordzista poruszał się samochodem marki Audi z prędkością 105 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało 40. Policja przypomina, że przekroczenie prędkości na terenie obszaru zabudowanego o 50 km kończy się zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące i mandatem. Między innymi właśnie w Rzeszotarach kierowcy często łamią ten przepis, o czym cyklicznie świadczą zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem mobilnej aplikacji. Najczęściej mieszkańcy powiatu legnickiego zaznaczają na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa przekraczanie prędkości i właśnie w miejscowości Rzeszotary, Kawice, jak i również Koskowice. O tym, że warto zdjąć nogę z gazu i respektować przepisy, przekonywać nie trzeba. Podobnie jak o skutkach nieodpowiedzialnej jazdy. Przykładem wypadek sprzed 2 dni, gdy między Szczytnikami nad Kaczawą a Buczynką kierowca Citroena uderzył w drzewo, wskutek czego na miejscu zmarł 61-letni mężczyzna. Jak informują policjanci, prawdopodobną przyczyną było właśnie niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Policjanci oraz rodzice 9-letniej Agatki proszą o pomoc w odnalezieniu plecaka, który dziewczynka zostawiła w jednym z lokali w centrum miasta. O ile za stratą samego plecaka można się pogodzić, to w środku znajdował się glukometr oraz pompa insulinowa. Agata Szefer musi regularnie przyjmować insulinę, bo choruje na cukrzycę i aparatura wspiera jej codzienne funkcjonowanie. 9-letnia Agatka pierwszy raz od dłuższego czasu spotkała się ze znajomymi. Byliśmy na rynku, tam były gofry i normalnie i usiadłam i zostawiłam tam obok plecak, a potem w aucie się skapnęłam, że go nie mam i się wróciliśmy, a tam już go nie było. Plecak był charakterystyczny, ale najważniejsze, co było wewnątrz. Dziewczynka ma cukrzycę i wszędzie poruszała się z glukometrem oraz podłączonym do niego telefonem. Dzięki temu sami rodzice mogli na bieżąco śledzić poziom cukru w jej organizmie. Koszt tego urządzenia nie jest aż tak bardzo duży. To jest kilkaset złotych. Telefon był nowy, prawda? Ten telefon był specjalnie kupiony, bo wiedzieliśmy, że ten telefon pasuje do tego glukometra, bo to nie każdy telefon pasuje do tego glukometra. Ten glukometr to nie był zwykły glukometr, to był glukometr, który był kupiony w pakiecie razem z pompą insulinową, którą ona ma od roku. Także to nie jest taki glukometr, który idzie się apteki i kupuje. Lubińska policja prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w sprawie. Policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego zajmują się sprawą przywłaszczenia plecaka 9-letniej dziewczynki, w którym znajdował się telefon komórkowy wraz z osprzętem do pompy insulinowej i insulina. Rodzice, policja i sama Agatka apelują do złodziei lub znalazców o zwrot specjalnego sprzętu. Im na niewiele się przyda, a dziewczynka może dzięki aparaturze normalnie żyć. Nie widać twarzy, widać tylko zarysy, ale ci mężczyźni mają dzieci. Ewidentnie podchodzą do tego glukometra, do tego plecaka z glukometrem i z telefonem ze spacerówkami. No, ewidentnie mają dzieci w tych spacerówkach, podchodzą, zabierają to, wracają się w miejsce, oglądają i zabierają. No, człowiekowi w głowie się nie mieści, żeby ludzie, którzy, no, normalnie, żeby ktokolwiek, ale ludzie, którzy mają dzieci, którzy przecież też mogą
różne mieć historie przykre w życiu i takie coś może im się przytrafić. Nie mają sumienia, żeby to oddać. No na to liczę, że jednak to sumienie ich ruszy i faktycznie ta cała akcja, między innymi to dzisiejsze spotkanie nasze, trochę jej skruszy. 29-latek kradł katalizatory, a pieniądze, które uzyskał ze sprzedanego sprzętu, wydawał na gry hazardowe. Pokrzywdzeni oszacowali straty na łączną sumę 30 tysięcy złotych. Za to przestępstwo podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. Lubińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o dziwnie zachowującym się mężczyźnie przy samochodzie zaparkowanym przy ulicy Szkolnej w Lubinie. Na miejsce wysłano patrol policji. Na wskazanej ulicy zauważyli mężczyznę, który po wylegitymowaniu okazał się 29-letnim mieszkańcem Leszna. Mężczyzna ten powiedział policjantom, że ma problem z odpaleniem swojego samochodu. Funkcjonariusze zauważyli w pojeździe tego mężczyzny dużą ilość narzędzi warsztatowych. Mundrowi, wiedząc, że na terenie Lubina od jakiegoś czasu dochodzi do kradzieży układów wydechowych, postanowili sprawdzić zaparkowane w pobliżu auta. Przeczucie policjantów sprawdziło się. Jak się okazało, ujawnili dwa pojazdy. Przy jednym z nich z przodu leżał lewarek, przy kolejnym klucz warsztatowy i latarka. 29-latek przyznał, że narzędzia te należą do niego. Śledczy udowodnili mężczyźnie kradzież 8 katalizatorów z pojazdów zaparkowanych na terenie powiatu lubińskiego na łączną kwotę 30 tysięcy złotych. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczycie jeszcze? Pierwsza farma wiatrowa w regionie. Na pewno ona przyniesie korzyści, jeśli chodzi o finanse. Walczy o tytuł Miss. Marzenie z dzieciństwa, ale też marzenie mojej babci. W gminie Żukowice końca dobiega budowa pierwszej w regionie farmy wiatrowej. 11 turbin wiatrowych działać będzie już w promieniu kilkunastu kilometrów. Inwestycja rozpoczęła się na przełomie roku i jest prowadzona przez zewnętrzną firmę. Nie oznacza to jednak, że gmina Żukowice nie będzie miała z tego wymiernych korzyści. Na pewno ona przyniesie korzyści, jeśli chodzi o finanse tutaj z punktu widzenia jakby budżetu. O nich możemy mówić dopiero na początku przyszłego roku, będziemy dokładnie wiedzieli, ale dzisiaj jak się patrzy na inne dochody z samorządów, jest to poziom generalnie na poziomie 70-80 tysięcy złotych od wiatraka, więc tutaj ten budżet na pewno zasilą podatki. Temat wiatraków w gminie Żukowice pojawił się już ponad 10 lat temu. Wówczas mieszkańcy oprotestowali budowę w kilku miejscowościach. Łącznie miało powstać około 50 turbin. Te napięcia społeczne, które były w tych miejscowościach, tam zostały te wiatraki, rada je usunęła z planów. Natomiast w tych terenach, gdzie nie było napięć społecznych, że była akceptacja, tam one powstały i właśnie mamy tutaj na oczach, można powiedzieć, 11 siłowni wiatrowych. Napięcia społeczne przede wszystkim wiązały się z obawami o wpływ farmy na zdrowie i otaczające środowisko. Z pytaniem o te aspekty zwróciliśmy się do firmy Innogy Renewables Polska, która stawia wiatraki. W odpowiedzi nadesłanej drogą mailową czytamy: zanim farma wiatrowa uzyska pozwolenie na budowę, musi przejść długotrwały i rygorystyczny proces analizy wpływu inwestycji na środowisko oraz zdrowie ludzi. W ramach tego procesu wykonywany jest szereg analiz i monitoringów, m.in. analizy propagacji hałasu zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Zainstalowane zostały fabrycznie nowe turbiny wiatrowe renomowanej firmy Nordex. Nie ma najmniejszych podstaw do jakichkolwiek obaw o wpływ na zdrowie mieszkańców. Korzyścią są też wymierne drogi, które w tej chwili są porobione. Tutaj rolnicy będą na pewno korzystali z tych dróg, które wykonała już firma. No i to też będzie taki efekt rzeczowy, który każdy z tych rolników, którzy tam na tym terenie uprawia ziemię, no to będzie też miał wymóg taki, że tak powiem, rzeczywisty stan takiego zadowolenia, myślę. Inwestycja powinna zakończyć się do końca czerwca. Potem farma musi przejść przez odbiory techniczne. Uruchomienie wiatraków powinno nastąpić jesienią tego roku. Ma niespełna 19 lat, jest tegoroczną maturzystką i walczy o koronę najpiękniejszej dziewczyny z Dolnego Śląska. Mowa o Aleksandrze Kacperskiej, lubiniance, która dotarła do półfinału konkursu Miss. Dziewczyna jest jedną z 7 mieszkanek naszego miasta, która ma szansę dostać się do finału wojewódzkiego konkursu piękności.
Ola ponad 12 lat trenowała w lubińskim zespole tanecznym Gwarkowie. Od 7 lat gra na pianinie i bardzo dobrze uczyła się w liceum. Na koncie ma także występ w teledysku. W tym roku kończy klasę o profilu teatralnym, więc ma predyspozycję i przygotowanie do pracy w modelingu. Będąc małą dziewczynką, już rodzice z babcią, zawozili mnie i moją siostrę do agencji we Wrocławiu. Miałyśmy tam nasze pierwsze jakieś castingi, zdjęcia. To jest właśnie marzenie z dzieciństwa, ale też marzenie mojej babci. O wejście do finału walczy 181 kandydatek z Dolnego Śląska. W pierwszej 60 aktualnie plasują się lubinianki Angelika Rytkowska, Julia Turbak oraz Aleksandra Kacperska, która swoim uczestnictwem spełnia także marzenie swojej ukochanej babci. To było moje zawsze marzenie i namawiałam Olę, no, że powinna, no i to powinno się spełniła. Młodej lubiniance udało się pogodzić tegoroczną maturę, którą przyszło jej zdawać w dość trudnych okolicznościach w dobie pandemii, a także start w konkursie piękności. Sprawiało mi to dużo przyjemności, dlatego nie powiem, że to było jakieś strasznie ciężkie, bo kto mnie zna, to wie, że ja cały czas lubię robić zdjęcia i bardzo dużo ich robię, więc myślę, że nie było tak ciężko, jak myślałam, ale naprawdę zajmuje to dużo czasu. Babcia oraz siostra bliźniaczka Ala są bardzo dumne z Oli i bardzo jej kibicują. Trzymamy kciuki wszyscy, nie tylko rodzina, ale znajomi, że Ola musi być jednak tą najpiękniejszą. To jest życzenie nasze wszystkich. Konkurs Miss Dolnego Śląska jest organizowany od 8 lat. Kandydatki tegorocznej edycji na koniec czerwca czekają nagrania w studio fotograficznym we Wrocławiu, gdzie jurorzy wyłonią finalistki wrześniowej gali. Swoje kandydatki poprzez głosowanie między innymi w mediach społecznościowych mogą także wytypować internauci. Szczegóły na stronie organizatora www.missdolnegoslaska.pl/głosowanie. 29-letni kierowca Seata stracił panowanie nad autem, wjechał do rowu, dachował i uderzył w drzewo. Mężczyzna w momencie wypadku był trzeźwy. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej pomiędzy Chruścicami a Sichowem. Jak ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego, 29-letni mieszkaniec naszego powiatu nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, na skutek czego wjechał do rowu, dachował, a następnie uderzył w drzewo. Mężczyzna podróżował sam. Badanie alkomatem wykazało, że 29-latek był trzeźwy. Natomiast w czasie sprawdzenia w systemach policyjnych okazało się, że mężczyzna ten nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z powyższym Komenda Powiatowa Policji w Jaworze wystąpi do sądu z wnioskiem o ukaranie tego mężczyzny. Przez pewien czas w miejscu zdarzenia odbywał się ruch wahadłowy. Składy komisji w Lubinie ustalone, choć chętnych w tym roku nie było zbyt wielu, ostatecznie udało się je skompletować. W Lubinie uprawnionych do głosowania jest 56 tysięcy osób. W 49 obwodowych komisjach wyborczych w Lubinie pracować będzie łącznie 318 członków. Pomimo tego mniejszego zainteresowania komisarz wyborczy ustalił składy komisji wyborów, które odbędą się 28 czerwca. Na 445 miejsc, które mieliśmy początkowo do dyspozycji, zgłosiło się 318 osób, czyli tak naprawdę zostali powołani wszyscy, którzy się zgłosili. Wszystkie komitety wyborcze zgłosiły swoich kandydatów do komisji wyborczych w Lubinie. Łącznie zarejestrowano 212 członków. Z tych 318 osób aż 106 to są kandydaci indywidualni, to znaczy nie zgłoszeni przez żaden z komitetów wyborczych. To pierwsza taka sytuacja. Zwykle mieliśmy problem odwrotny, to znaczy komisje były wypełnione osobami z komitetów, natomiast nie było już miejsca dla tych indywidualnych, to jest tak zwanej wolnej stopy, także to pierwsza taka sytuacja. Po zmianach, jakie wprowadził rząd, wystarczyłoby w komisjach zasiadało troje członków. Wyborcy mogli wybrać, czy zagłosują w lokalach wyborczych, czy oddadzą głos korespondencyjnie. Musieli w związku z tym wysłać odpowiednie zgłoszenia. Większość osób wysłała wniosek przez internet. Do tej pory skorzystało z tej możliwości 230 osób, czyli 230 wyborców będzie na dzień dzisiejszy głosować korespondencyjnie. Te 230 osób to są osoby o różnym przekroju wiekowym, tak myślę, że również o różnym przekroju zdrowotnym. Jak policzyłem, w Lubinie mamy 56 tysięcy wyborców, z tego te 230 osób stanowi około 0,4%. Pakiety do głosowania głosujący otrzymają pocztą. W wyborach 28 czerwca Polacy wybiorą prezydenta Polski.
Wojsko gromadzi informacje o osobach i sprzęcie cywilnym, który może zostać przez nich wypożyczony po ogłoszeniu mobilizacji. Sprawdziliśmy, kto może się spodziewać wezwania przed WKU i czy jest czego się obawiać. Do części mieszkańców już trafiły bądź wkrótce trafią informacje o wszczęciu wobec nich postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia osobistego na rzecz obrony. Czynności te wykonywane są na zlecenie wojskowych komend uzupełnień i wynikające z przepisów prawa. Jeśli chodzi o świadczenia osobiste, one są nakładane na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, który na potrzeby mobilizacji i wojny ustala takie świadczenia na osoby, które nie muszą być żołnierzami rezerwy, mogą być zwykłymi obywatelami, ale których kwalifikacje zawodowe lub predyspozycje fizyczne pozwalają na zatrudnienie, czy na zatrudnienie, na powołanie w czasie, tak jak wspomniałem, mobilizacji w czasie wojny, do służby w wojsku przy pracach pomocniczych generalnie. Rozmawiamy oczywiście o na przykład o fryzjerach, o kucharzach, o osobach wykonujących inne zawody, które mogą być przydatne wojsku. Chociaż świadczenie osobiste na rzecz obrony brzmi groźnie, to w praktyce nie ma się czego obawiać. W czasie pokoju państwo szykuje się na wszystkie możliwe warianty ewentualnych konfliktów zbrojnych i tu nie ma się co dopatrywać jakichś szczególnych sytuacji, tak było zawsze. To, że w tej chwili mamy taki zwiększony ruch, wynika to z tego, że osoba fizyczna może świadczyć, że tak powiem, na rzecz wojska w określonym przedziale życia, między 18 a 60 rokiem życia. I teraz sporo osób jak gdyby kończy to 60 swoje lat i w związku z tym wojsko poszukuje nowe osoby w miejsce tych, które po prostu podlegają reklamacji z urzędu, tak jak wspomniałem, z racji przekroczenia wieku. Armia może zainteresować się posiadanymi przez nas przedmiotami lub nieruchomościami. Wojskowe komendy uzupełnień gromadzą dane w celu użycia i nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych. Dane te pozyskiwane są z centralnej bazy pojazdów, a także z obowiązkowych oświadczeń o stanie rzeczy ruchomych i nieruchomych składane przez przedsiębiorstwa do wojskowych komend uzupełnień raz w roku. Wszystko, co się może w wojsku przydać w czasie konfliktu. Rozmawiamy o maszynach budowlanych, o ciężarówkach, o obiektach. To wszystko, co jest potrzebne wojsku w czasie mobilizacji. Gromadzenie informacji ma jedynie na celu uaktualnienie wiedzy na temat sprzętu i ludzi, którzy mogą być przydatni w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny. Na teraz w wydarzeniach telewizji regionalnej to już wszystko. Dziękuję za uwagę.